Ile zajmie podgrzanie mrożonej pizzy w piekarniku? Kwadrans, może nieco dłużej. A co będzie, jeżeli po paru minutach wyjmiesz pizzę z piekarnika, wyłączysz piekarnik, coś innego będziesz podgrzewał, ostudzisz pizzę znowu do piekarnika? No, może godzinę, może dwie, a może nawet cały dzień ta pizza będzie podgrzewana albo koniec końców zjesz zimną. A teraz pomyśl o twojej pracy. Jeżeli masz coś do zrobienia, jakiś raport, analizę, może jakiś skrypt napisać, zaczynasz to robić, ktoś ci przerywa i znowu zaczynasz i znowu ci przerywają. Jakiś e-mail przychodzi, telefon i co? Jak długo zrobisz tą analizę? Przy takich przerwaniach, może pół dnia, może nawet cały dzień, a tak spokojnie usiąść, no to podejrzewam, że w pół godziny, w godzinę i sprawa byłaby załatwiona. I do podobnych konkluzji doszedł lata temu pewien informatyk, który przyniósł z domu Pomodoro, czyli taki timer kuchenny, nastawił na 25 minut, wyłączył wszystko. Wyłączył telefon, wyłączył maile, odciął się od innych ludzi i popracował 25 minut. Potem na 5 minut przerwa, sprawdzał SMSy, wiadomości i znowu 25 minut. I przerwa 5 minut i 25 minut. I w ten sposób pracując wykonał dużo więcej roboty niż przy przerwaniach. No i moja rada dla Ciebie: jeżeli masz robotę koncepcyjną, coś napisać, coś wymyśleć, to odetnij się od wszystkiego wokół, nastaw sobie timer, takie pomodoro na 25 minut i pracuj. Potem zrób sobie przerwę, posprawdzaj, co jest do posprawdzania i znowu odetnij się 25 minut. I takimi blokami 25, 25, 25, 25 jesteśmy w stanie dużo więcej zrobić niż przy ciągłych przerwaniach.